wykorzystują, nie wykorzystują kapitału. U nas się tego nie wykorzystuje, mówią, wiesz? Nami jeszcze dwa dywizjony. Jeszcze jest do czasu, kiedy mamy to pozyskać, jeszcze trochę jest. Jeszcze są 4 lata na dobrą sprawę. W związku z tym jest czas, żeby te negocjacje wzrobić. To może być jakiś pierwszy. Można uzyskać tylko to trzeba negocjacje mądrze poprowadzić. Amerykanie przychodząc na spotkania negocjacyjne są przygotowani, można powiedzieć, po zęby, jakby to w języku wojskowym uzbrojeni po zęby, a ci, którzy są po stronie polskiej, to chłopcy w krótkich spodenkach. Czy to jest największy problem, generał Wadenowski? Znaczy, moim zdaniem tak. Oni są ludzie twardzi w negocjacjach. Oni są przygotowani, oni mają specjalne zespoły negocjatorów przygotowane merytorycznie i prawnie. Bo to jest kwestia zasadnicza. Połączenie tego potencjału merytorycznego, czyli wojskowego, potencjałem tym prawnym, który obudowuje prawnie wszystko to, co oni robią. Po naszej stronie tego nie ma. W tej chwili już nie ma potencjału wojskowego do dobrych negocjacji, czyli nie ma twardych wojskowych negocjatorów, a ich z naszej strony wsparcie prawne jest na poziomie, bym powiedział, mniej niż średnim. Nie ma, co daleko szukać. Kontrakt chociażby na Patrię swego czasu, na rosomaki nasze dzisiejsze, też był słabym kontraktem, bo był z naszej strony słabi negocjatorzy, a po drugiej stronie, po stronie fińskiej, byli twardzi negocjatorzy, doświadczeni negocjatorzy. Myśmy jeszcze się nie dopracowali doświadczonych zespołów negocjacyjnych, które by pozwoliły nam kontrakty korzystne dla Polski. No, że ten kontrakt, panie generale, na Patrię to był 15 lat temu. Dlaczego przez te 15 lat nie udało się wykształcić twardych polskich negocjatorów? Podejmowane były próby, między innymi ja i potem mówię jako wiceminister obrony narodowej, rozbudowują strukturę, między innymi też i prawników. Zawsze byłem zwolennikiem wynajmowania dobrych kancelarii prawnych do obsługi naszych kontraktów. Nie było woli politycznej, bo politycy uważali, że prawnik, który przychodzi do MON-u za 4000 jest lepszy od kancelarii prawnej, której zapłaci trzeba 40 tysięcy za kontrakt, za negocjacje, ale zyskiwało się na tym kontrakcie miliony na naszą stronę. Tego nie rozumieli politycy. Cała sprawa o to, co pan pyta, jest w gestii polityków i oni powinni stworzyć warunki do budowania takich zespołów negocjacyjnych. I ostatnie zdanie, generał Kurski. Do tego, co pan generał powiedział, chodzi o przygotowania negocjacyjne. Tak, bo tam nie mogą jechać znawcy teoretycy problemu, znający co to jest, jakie jest uzbrojenie, jakie walory on odpowiada. Tam muszą jechać użytkownicy, ci, którzy będą użytkować ten sprzęt, ale z najwyższego szczebla. Którzy byli w armii, którzy znają, jak to ma funkcjonować w tym całym organizmie oprzyrządowania sił zupełnie Rzeczpospolitej Polskiej. Więc nie może jechać człowiek, który wie, co to jest generalnie i nie potrafi. Jego argumenty w negocjacjach są bardzo słabe. To jest jeden problem, czyli to jest przygotowanie. W tych rozmowach powinny uczestniczyć w najwyższym stopniu fachowcy. I jeszcze jedna rzecz, która o przygotowania. Amerykanie się przygotowują jeszcze z punktu widzenia socjotechnicznego. Znają tą stronę, kto to przyjedzie. Jeżeli tam są słabi negocjatorzy, to co pan redaktor wspomniał, no to oni podchodzą naprawdę do tego śmiechu. Dokładnie mają dosyje tych ludzi. Uważają, że to nie jest szacunek wobec nich. Ci, co przyjeżdżają, to jest brak szacunku wobec nich. I tu, panie generale, przynajmniej na razie stawiamy kropkę. Proszę pozostać z Polskim Radiem 24. Wracamy za kilka minut. Reklama. Nie no, znosi, Kalisiu. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę do konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co ja dziś informatyk jestem. I może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz. Reklamę trzeba dziadowską wyłączyć, nie ma.